Cześć, tutaj Rafał Maślak, a to są Insta Historie. No ja to zawsze wiedziałem, że gdzie się ustawić i jak się ustawić? Dwie przepiękne blondynki, fame, rozumiesz? Lajki, oznaczenia. Basia i Marcelina, uwielbiam te osoby. Akurat wtedy byliśmy zaraz po dance'ie, po Dance Dance Dance. No wtedy Basia była prowadzącą, a ja byłem z Marceliną w parze. Piękna letnia pora, fajna sceneria, no to czemu to sobie zdjęcia nie zrobić? No i cyk, poszło. No, to zdjęcie też takie, rzekłbym, międzynarodowe. To były wybory Mistera Supranational i to jest w Polsce. Pamiętam, jeszcze zamieściłem chyba niedaleko tego zdjęcia na osi czasu na Instagramie. Jest taki filmik, wtedy to było modne, nawet już nie pamiętam jak się nazywało, ale że kręciło się filmik, gdzie wszyscy byli bez ruchu. No tak, ja jestem w koszulce. Ja już klatę pokazałem we wszystkich możliwych sposobach i chyba pół Polski już zdążyło zobaczyć. Także coś dla odmiany. No, to zdjęcie ewidentnie jest jedno z najważniejszych i najpiękniejszych zdjęć na moim Instagramie. Szampan, piękna suknia. Mieliśmy ślub jak z bajki, ale tutaj byliśmy jeszcze przed przysięgą, bo to była sesja zdjęciowa tuż przed ceremonią, jakieś 2 godziny przed. Więc no, świadomość, że za chwilę będziemy musieli złożyć przysięgę przy wszystkich, przed Bogiem, przed rodziną, przyjaciółmi. No ta sesja nie ułatwiała sprawy. No co, samo życie. Tak, koszulę prasuję sobie ja sam. Faktycznie tak jest i niejednokrotnie to pokazywałem, czy na stories, czy właśnie na różnych takich podobnych zdjęciach. Nic tutaj nie udaje. Kto to jest? A, to ten aktor, tak, tak, zagrał Jokera. W Warszawie kręcili? Halloween. Kupiliśmy bilety na 21 do kina i w tak wymalowany poszedłem na seans Jokera. Tak, wszedłem do wielkiego centrum handlowego i ludzie podchodzili, śmiali się. Co najważniejsze, nie poznawali mnie, że ja to ja. Zobaczyłem ten film i zobaczyłem, jakim jest człowiekiem ten Joker. No to później sam się trochę siebie bałem, albo bałem się, że od kogoś dostanę. Ale generalnie fajna akcja i to wyszło naprawdę zupełnie na spontanie, więc fajnie, że się coś takiego udało. To zdjęcie było robione tak naprawdę dla mnie samego, do naszego albumu prywatnego. Ale no jak tu się nie pochwalić, no. Wiele osób się pytało, czy będę pokazywał, czy nie będę pokazywał. No ale tak jak każdy, coś się dzieje ciekawego w życiu, czy radosnego. Ludzie się tym chwalą z czystej takiej po prostu radości. No i tak też ja wstawiłem to zdjęcie. No. Tak patrzę na nie, to zastanawiam się, co z ciebie, łobuzie, wyrośnie. Mam nadzieję, że cię dobrze wychowamy. I jakim będziesz człowiekiem? Takie pytania cały czas się pojawiają. No ale to już od nas zależy, od rodziców.